Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Na samym początku chciałem was przeprosić za mój dziwny głos, ale byłem ostatnio na festiwalu, 2 dni, bardzo się darłem, no i niestety są tego skutki. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie kilka mitów, a jednym z nich jest na przykład czarna dziura, jeżeli w nią wpadniemy, już nigdy z niej nie wyjdziemy. I sprawdzimy sobie, czy jesteśmy w stanie przedłużyć lot taranem w nieskończoność. Więc jeżeli się cieszycie, że ta seria powraca, zostawcie łapeczkę w górę. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te oto osoby zgarniają karnety bojowe. Chciałbyś wziąć udział w konkursie? Zostaw łapkę w górę, w komentarzu napisz swój nick z gry Fortnite, no i oczywiście wbij do gierki i wpisz kod Farel do sklepu. Jeżeli już to zrobiłeś, no to rozsiądź się wygodnie, oglądaj odcinek, a wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku. Siema, witam! I w tym momencie sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie w tym samym czasie wyciągnąć z tych oto gablotek 2 mityczne przedmioty. W prawym górnym rogu mamy oczywiście timer, jest minuta 42 aktualnie, na minuta 35 naciskamy w tym samym czasie E. Gotowy? Dobra. Uwaga! Okej! Okay. Jak widzicie, timing był perfekcyjny, no niestety nie da się tego zrobić, niestety mit obalony. Czy mityczny Jack-Jack jest nieskończony? Sprawdźmy. Jak myślisz, Szaku? Ile razy jestem w stanie go przechylić? Raz? No raz, na 100%, stary, nie ma innej opcji. 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga! Boom! Został! Został, czyli mit potwierdzony. Możemy go używać tyle razy, ile tylko chcemy. Teraz sobie, moi kochani, sprawdzimy, czy działko jest w stanie uchronić nas od fal damage'u. Dobra, postawmy gdzieś taką mniej więcej rampę. Mamy nowe działko, stawiamy. Wskakujemy na działko. I w tym momencie ktoś nas kolapsuje i uwaga! Spadamy, zginę, żyję! Jak widzicie, działko amortyzuje upadek. Mit potwierdzony. Jak myślisz, Szaku, w tym sezonie można latać samochodami, czy nie? Nie ma opcji, stary, przestań. Więc jeżeli, moi kochani, uda się Szakowi za chwileczkę polecieć samochodem, zostawcie łapeczkę w górę. Słuchaj, stary, ja ci ustawię furę, okej? Okay? Wskakuj do auta, nie ruszę się tylko. I uwaga, 3, 2, 1, lecisz! Wystartowałeś? Ej, nie. Słabiutko. Ale słabiutko, jeszcze raz. Okej. Okay. Tak, zróbmy coś takiego. Wskakuj do auta. Dobra. No i teraz powinno mi się udać. 3, 2, 1, go! Lecimy! Lecę! Co jest? Poleciałem kawałek. A ja za tobą. Nice! Szczerze? Spróbujmy jeszcze raz. Coś mi się wydaje, że jesteśmy jeszcze wyżej w stanie polecieć. Cofnij, cofnij. O, 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 o. Dobrze, dobrze, dobrze. 3, 2, 1, BOOM! Lecimy! Nope. Nie. No nie, poleciałeś dalej. Mega słabo. Na Twitterze wyglądało to troszeczkę lepiej, ale może po prostu Epic Games już ten błąd naprawił. 3, 2, 1. Lecim! Nic. Mit obalony. Sprawdźmy, czy możemy postawić tureta na samochodzie. Uwaga. Co? No nie bardzo. Jeszcze raz, zróbmy to może inaczej. Damy rampę, poczekaj, pyk. Pyk, turecik i edycik. Patrz, 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 patrz. Nie, no odbija się. Co jest? Pyk, pyk, pyk. Na samym środeczku, gdzieś tu. O, ja tak jeszcze obuduję go dookoła. Dobra. Okej, okej. A. Nie, i tak zjechał. Lipa, mit obalony. Odbijając się od kwiatka, wylatujemy wysoko w górę. Czy jesteśmy w stanie odbić się 2 razy wyżej, używając przy tym naszego nowego tarana? Uwaga, celujemy. 3, 2, 1, BOOM! Nie! Ślizgnąłem się tylko do przodu. Mit obalony. A czy na kwiatku możemy postawić tureta? Uwaga. Też nie, tylko się odbija. Dobra, a zróbmy tak. Do góry. I ładujemy rakietą w ziemię. Co jest? Jednak faktycznie ten kwiatek nie działa. Mit obalony. W sezonie 4 na ścianach pojawiły się takie pęknięcia, których nie możemy rozwalić ani pistoletem, ani kilofem. Czy możemy za to taką ścianę rozwalić przy pomocy nowego młota? Sprawdźmy to. 3, 2, 1, BOOM! Oczywiście, że tak! I witamy w sejfie. Mit potwierdzony. Czy odbijając się od wentylatora polecimy naszym taranem wyżej i dalej? Uwaga. 3, 2, 1, BOOM! O kurde. Raczej nigdzie się nie poleci. Mit obalony. Może uda nam się dalej polecieć, kiedy odbijemy się naszym taranem od crashpada. Uwaga, 3, 2, 1, BOOM! Co jest? Został tylko zniszczony. Mit obalony. Kiedy jedziemy motorem i wskoczymy na tylne siedzonko, jesteśmy w stanie strzelić z naszego tarana. Uwaga! Tak, jesteśmy w stanie, ale jak widzicie, nasza postać na chwileczkę się zatrzymuje w powietrzu.
ładuje tarana i leci do przodu. No, można powiedzieć, że mit potwierdzony. Czy przy pomocy naszego tarana, kiedy wskoczymy w wir powietrzny, nasza postać będzie cały czas leciała z aktywnym atakiem? Sprawdźmy. Uwaga, let's go! Jesteśmy w wirze i... Wow! Nasz atak się anuluje. Ciekawe, więc mit obalony. Sprawdźmy, czy grindując po rurce, jesteśmy w stanie użyć naszego tarana. Uwaga. 3, 2, 1, odpalamy. Tak! Widzieliście to? Leciałem obok rurki i wskoczyłem znowu. Patrzcie, zbugowałem się. Co jest? Co jest z moją postacią? Halo? Co jest z kamerą? Ona cały czas leci. Ona cały czas leci, zobaczcie. Niekończący się lot rakietą. Wróć, wróć Farel. Znowu wracam. Co jest? To jest coś pięknego. Zobaczcie na to. Jaki bug. I co? Jak się zatrzymam, to co wtedy? Okej. Nie mogę nic zrobić. Odbijam się. Widzowie, patrzcie na to. Okej, wróciłem. Zarąbiste. Sprawdźmy, czy nasz taran uchroni nas przed upadkiem. Wyskakujemy. O kurde, ginę. Ginę. Woo! Wyhamował. Taran cię zawsze, mordko, wyhamuje i nie zginiesz. Więc pamiętaj, jak spadasz z wysokości, używaj tarana. Mit potwierdzony. W mieście Mega City możemy znaleźć pewnego bossa, z którego ponoć wypadają itemy, które zostały wycofane do skarbca i nie są dostępne na mapie w tym sezonie. Więc sprawdźmy, czy jest tak na pewno. Jest i boss. Leży i uwaga. Jak widzimy, wypadła z niego tylko co? Karta i uwaga, legendarna broń. Czyli mi to balony. Dobrze, moi drodzy, sprawdźmy, czy ta oto tam wieżyczka, co stoi, nas nie zauważy, jak rzucimy koło niej krzak i do niego wejdziemy. Krzak już stoi. I po cichaczu? Tak, zobaczcie. Stoimy sobie, wieżyczka nas nie widzi. Mit potwierdzony. A jak nas namierzy, to co? Nie widzi nas w ogóle w krzaku. Czyli krzakiem możemy deaktywować tureta. Zniszczmy teraz krzaka. Okej. Działa? Oczywiście, że działa. Uciekaj! Jak dobrze wiecie, wieżyczka ma dużo HP. Z jakiejś chyba 700 coś. Tak, 750. C4 zadaje 60 obrażeń, ale ponoć, kiedy użyjemy go na turecie, rozwali go na strzała. Uwaga, wrzucamy. Hyc. I zobaczcie, 3, 2, 1. BUM! Mit potwierdzony. Zawsze używajcie krzaka oraz C4 na turety. W jednym sejfie na mapie znajduje się bonusowy sejf. Dokładnie to jest ten sejf, w którym jest Tommy Gun, granatnik Kitka oraz Jack. I tego sejfu nie da się w żaden sposób otworzyć. Sprawdźmy, czy jest taran. Tarana nie ma, może tutaj będzie taran. Też go nie ma. To weźmy sobie za to granatnik Kitka. Okej. Postaramy się przy pomocy granatnika go rozwalić. Uwaga, mityczny granatnik sobie poradzi. Aha, on odbija. XD. No to wejdźmy teraz w powtórki i sprawdźmy, co się za tymi drzwiami kryje. Jesteśmy już w powtórkach i sprawdźmy, co znajduje się w środku sejfu. 3, 2, 1. Niestety nic. Jak widzicie, mamy tylko jakieś schody, które prowadzą donikąd, więc mit obalony. Tutaj nie ma żadnego skarbu. Czy nowym taranem możemy łowić ryby? Sprawdźmy to. Lecimy w górę. I mam nadzieję, że trafię w samołowisko. Uwaga, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Lecę. Bum! Udało się! Mit potwierdzony. Możemy łowić rybki. Polecam, polecam. Czy przy pomocy nowego tarana jesteśmy w stanie wskoczyć na latającą wyspę? Sprawdźmy to. Coś mi się wydaje, że chyba raczej nie, ale uwaga. Bum! Lecimy do góry i no niestety. Troszeczkę nam brakuje. Spróbujmy zrobić to samo jeszcze raz, tylko z wyższego drzewa. O, teraz dolecimy. Let's go, latające rybko. Mamy to. Skoro nie udało nam się odbić taranem od Banspada, ani od tego mini crashpada, no to może uda nam się odbić od Launchpada, który jest na latającej wyspie. Uwaga. 3, 2. Dobra. Mit obalony. Od razu się rozsypał, jak puściłem sprzęgło w maszynie. Co się stanie, gdy dwóch kozaków w tym samym czasie, w idealnym timingu odpali taran? Czy się zabiją? Czy się miną? Czy się odbiją? Sprawdźmy. Jesteś gotowy? Dawaj. Na 45. 2, uwaga. 1, go! Wow! Po 25. Stary, po 25 tylko i się przecięliśmy. Czyli jeżeli szarżujemy przez osobę, to zadajemy jej tylko 25 damage'a, ale dopiero kiedy nastąpi wybuch, damage się zwiększa. Okej. Okay. Czyli jestem rozczarowany, nie wiem jak ty. No tragedia, myślę, że będzie jakiś wielki wybuch czy coś, czy zginiemy, cokolwiek. Mit
nierozstrzygnięty. Czy przy pomocy tarana możemy rozwalić dwie gablotki naraz i przy okazji zabrać dwie bronie? Sprawdźmy to. Uwaga, ładujemy moc, BOOM! Co jest, stary? To jest jakaś kuloodporna szyba. Bierz i się zwijamy. Najlepsza pompa. O, nie zdążyłem. Moi drodzy państwo, czy można do rifta wskoczyć przy pomocy nowego tarana? Uwaga, 3, 2, 1, odpalamy! Czy przelecimy, czy wskoczymy? Udało się wskoczyć, dobra, nice! Let's go! Ale jak widzicie, niestety nie odpala nam się później rakieta. Czy nasz paluch rybny trenuje podczas latania na lotni? Uwaga, odpalamy lotnię, trzyma się naszej sztangi i co? I sobie leci. Czy coś się wydarzy? Tak, zaczyna się podciągać! Śmieszna animacja, mit potwierdzony. Teraz sprawdzimy, czy moja wieżyczka i szaka wieżyczka, jeżeli się namierzą nawzajem, będą do siebie strzelały, ponieważ wykryją się jako wrogie przedmioty, wrogie obiekty. Maszyny, obiekty. Gotowy? Dobra. 3, 4. Okej, okay? Schowaj się za drzewo. Zobacz się, nie ma mnie. Normalnie do siebie lukują! Wygrałem! Nie no, tak być nie może. Hamusie. No co ty tam masz? Co ty tam masz? No stary, cały mityt, no i stary padam. Ty myślisz, że grać nie umiem? Dalej ma się to coś! Myślałem, że będziesz uderzył z charge'a. No. Tak! Dlatego ci się dałem. Czy to prawda, kiedy wpadniemy w dziurę, która znajduje się na północy mapy, dokładnie pod tym drzewem, już nigdy z niej nie wyjdziemy? Uwaga, sprawdźmy to. Nawet do końca gry. Uwaga. Co jest? Patrzcie, nie da się. Nie da się, jestem zbugowany. Halo? Uwaga, pokazuję. S, W. Kompletnie nic nie działa. Uważajcie na dziwne czarne dziury, które już was nie wypuszczą do końca gry. Jedyną opcją, aby zakończyć mecz, jest wyjście z do lobby. Mit potwierdzony.